Witamy na kolejnym wydaniu Autozwiadu, a na sam początek wracamy do tematu sprzed tygodnia, kiedy to rozmawialiśmy m.in. o motocyklach, jakich używają policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej. Dziś kończymy rozpoczęty temat, ale tym razem zajmiemy się również organizacją zawodów samochodowych z punktu widzenia policji. W magazynie Autozwiad tematyka bezpieczeństwa w ruchu drogowym, powiedziałbym, jest przodująca. Mieliśmy okazję zobaczyć, na jakim sprzęcie pracują policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego. Teraz dwa słowa o przepisach. Adrian Gierszak, zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Witam. Dzień dobry. Pokazywaliśmy te motory i przyznam szczerze, sam czułem się dobrze, obserwując coraz lepszy sprzęt wrocławskiej policji. No przynajmniej Wydział Ruchu Komendy Wojewódzkiej Policji ma nie najgorszy sprzęt. W jednostkach terenowych nie jest już tak dobrze. Ale my, przypomnę, obsługujemy autostradę, więc tam musimy mieć szybkie motocykle, szybkie, dobre, sprawne radiowozy i nasi przełożeni starają nam się zapewnić właśnie taki sprzęt, żebyśmy mogli w pełni nasze zadania realizować, bowiem trudno sobie wyobrazić pościgi po autostradzie samochodem słabym, nie wiem, na przykład marki Polonez chociażby, prawda, gdzie wiadomo, że te samochody nie są zbyt dynamiczne. Powiem, wtedy taka praca w sumie mija się z celem, a tych pościgów na autostradzie policjanci wykonują dosyć sporo. Jest wielu kierujących, którzy mają coś na sumieniu, nie chcą się zatrzymać, a są także niektórzy tacy, którzy chcą po prostu się spróbować z policjantami. Dodajmy, że to wspomnienie o prędkości dobrze przeprowadza nas od razu w drugą część naszej rozmowy. Bezpieczeństwo przy trochę szybszej jeździe nie zawsze musi wiązać się z łamaniem przepisów. Bezpieczeństwo przy szybszej jeździe to także na przykład zabezpieczenie odcinka specjalnego rajdu, to także umiejętne koordynowanie jakiejś zabawy grupy rajdowców, która chce się czegoś nauczyć. Jak przepisy stanowią o tym, gdzie możemy ewentualnie tą prędkość przekroczyć, ewentualnie w jakich warunkach i przy jakim zabezpieczeniu możemy jechać trochę inaczej niż stanowi kodeks drogowy? Na pewno warto byłoby na początku pamiętać o tym, czy przypomnieć sobie o tym, że kodeks drogowy pewne prędkości nominalne oczywiście zawiera i wskazuje na różnych drogach, w różnych obszarach. Natomiast są to, jak wspomniałem, prędkości maksymalne, których nie powinno się przekraczać i nie zawsze ta prędkość, która wskazana jest w kodeksie drogowym, jest prędkością bezpieczną i odpowiednią dla danych warunków drogowych, więc zawsze trzeba w pewnym związku ustalać sobie dla danej chwili odpowiednią prędkość, czyli nie przekraczać tej nominalnej kodeksowej, a także pamiętać, że ta, którą w danym momencie jedziemy, nie może stanowić jakiegoś zagrożenia dla nas samych, jak i dla innych uczestników ruchu drogowego, czyli musimy ją odnieść do warunków drogowych, do pogody, do samopoczucia, do pojazdu itd., itd. Myślę, że większość kierujących bardzo dobrze zna te przesłanki. Dla kierowców rajdowych często chyba lepsza jest ta zła pogoda, ponieważ wtedy mogą wykazać się od lepszej strony, trochę gorzej, jak dzieje się to na drodze publicznej. Tak, kierowcy rajdowi nie jeżdżą pojazdami standardowymi. Są to przecież pojazdy bardzo mocne. Miałem okazję przejechać się samochodem, którego moc to 300 koni, więc nawet policja nie ma tak mocnych samochodów. My najmocniejsze, które mamy, to są 150-konne auta, więc to jest dwa razy tyle. Podejrzewam, że nie tylko kierowcy rajdowi, być może także inni fanatycy szybkich samochodów także takowe auta posiadają, a są w zdecydowanie gorszej sytuacji od kierowców rajdowych, bowiem kierowcy rajdowi mogą popróbować te auta właśnie na rajdach samochodowych, wtedy kiedy odcinki specjalne są zamknięte dla ruchu innych pojazdów, zamknięte są dla ruchu pieszych. W związku z powyższym wtedy jazda takim samochodem szybkim, na pełnym gazie, z wykorzystaniem całej mocy takiego auta jest bezpieczna. Podpowiedzmy może, co zrobić, aby zorganizować sobie wyścig we własnym zakresie, taki, który będzie zgodny z przepisami. Ja rozumiem, że policja musi wiedzieć o tego typu planach, że musi być to poprzedzone odpowiednim scenariuszem, odpowiednim pismem, musi dziać się to poza drogą publiczną, ale jak to wygląda proceduralnie? Niekoniecznie poza drogą publiczną. Większość imprez takich poważnych, rajdowych odbywa się na drogach publicznych, ale są przepisy, które regulują wykorzystanie w sposób szczególny dróg publicznych, między innymi ta cała procedura
przebiega przez Komendę Wojewódzką Policji, która opiniuje taką imprezę. Policja, nie powiem, że zabezpiecza, ale nadzoruje zabezpieczenie tej imprezy i wspomaga w newralgicznych punktach organizatora. Natomiast dobrze byłoby, czy najlepiej i w zasadzie tylko tak można zorganizować taką imprezę, gdy odbywa się ona pod auspicjami jakiegoś organizatora, najczęściej automobil klubu. I tutaj należałoby może zapoznać się z pewnymi programami, harmonogramami działań automobil klubów. Automobil kluby mają tam zarezerwowane pewne imprezy, mają terminarz tych imprez, więc nawet są to zawody dla amatorów, gdzie na terenie zamkniętym można sobie po prostu popróbować jechać troszeczkę szybciej. Widzę, że obaj radzimy raczej to wyjście niż przekraczanie prędkości w ruchu ulicznym. No zdecydowanie, w ruchu ulicznym, jak powiem, tego nie należy robić, tego nie wolno robić. Idiotyzmem jest robienie tego w ruchu ulicznym, bowiem nie tyle zagrażamy sobie, ale zagrażamy przecież innym ludziom. No i niestety nie chodzi także o to, że możemy doprowadzić siebie do więzienia przed oblicze wymiaru sprawiedliwości, ale możemy spowodować ogromną ludzką tragedię, straszne cierpienie u innych osób, a tego żadna kara, żaden wymiar sprawiedliwości nie zmarzy. Początek mieliśmy dość optymistyczny, koniec myślę jest dobrym morałem dla tych wszystkich, którzy mają dobre auto. Lepiej zwrócić się do automobil klubu, zobaczyć kiedy i gdzie można pojeździć szybciej poza drogą lub na drodze zamkniętej, przygotowanej do tego. Ja rozumiem, że my zaczęliśmy dobry cykl związany z taką troszeczkę szybszą jazdą i trochę informacji pojawi się jeszcze w kolejnych odcinkach naszego magazynu. Jeżeli Państwo zechcecie współpracować z nami i zechce również współpracować pan Krzysiek Tercja, który uważam, że posiada duże umiejętności i dużą wiedzę, to być może na antenie telewizji dolnośląskiej można byłoby uruchomić programy takie na wzór Akademii Bezpiecznej Jazdy, telewizyjnej Akademii Bezpiecznej Jazdy. Myślę, że z pożytkiem dla wszystkich kierujących. Jak zwykle Tomek Czajkowski i Maciej Puchała. Szanowni Państwo, chcielibyśmy dziś porozmawiać na temat różnic w samochodach. Teoretycznie takich samych, ale tak naprawdę sporo od siebie się różniących. Tomku, Ty na co dzień jeździsz Fordem Escortem Coswortem RS, ale podobnych samochodów w wersjach cywilnych jest cała masa. Czym tak naprawdę różni się ten Twój potwór od tych zwykłych cywilnych Fordów Escortów? Po pierwsze warto wspomnieć, że różnice są ogromne. Pomiędzy każdym jednym samochodem seryjnie produkowanym, a tego typu autami jak Ford Escort RS Cosworth, czy Subaru Impreza zwykły, taki produkowany, prawda, z linii montażowej, a Subaru Impreza WRX czy STI.
Tak naprawdę podobieństwo skupia się tylko na pewnym wyglądzie zewnętrznym i to w zarysie. Jeśli chodzi o szczegóły, to wykorzystuje się tylko niektóre elementy do budowy tych samochodów, które są wymienne dla obu wersji, czyli szyby, elementy, niektóre elementy wnętrza, drzwi i tak dalej, czy szkielet konstrukcji. Natomiast generalnie różnica pomiędzy na przykład Fordem Escortem RS Cosworth a zwykłym Fordem Escortem jest diametralna. Ona wynika z tego, że po pierwsze to auto akurat dysponuje mocą dwukrotnie większą niż najmocniejszy seryjnie produkowany inny Ford Escort, czyli to jest różnica pomiędzy 120 czy 130 a 260 koniami mechanicznymi, które posiada to auto. Oczywiście mowa tutaj też również o napędzie na 4 koła, która to okoliczność jest właściwa tylko akurat temu modelowi. Co za tym idzie i przeniesienie napędu poprzez skrzyni biegów, która jest zupełnie różna od seryjnie produkowanych, czy sprzęgło, półosie, mechanizmy różnicowe, prawda? Blokada mechanizmów różnicowych. No generalnie cały system przeniesienia napędu jest zupełnie inny od każdego samochodu produkowanego seryjnie pod tą samą nazwą handlową Ford Escort. Tomku, samochodów cywilnych możemy kupić ile chcemy w każdym salonie, właściwie pod każdą marką. Co się dzieje, jeżeli zamarzy nam się właśnie wersja, no nazwijmy ją rajdowa? No, przede wszystkim musimy się przygotować na spory wydatek i na długi czas oczekiwania. Otóż nie jest to auto, które stoi w salonach, prawda, do kupienia. Te auta się zamawia, te auta się sprowadza specjalnie na zamówienie, a różnica w cenie jest no, nierzadko dwukrotnie większa lub nawet więcej. No, porównajmy. Subaru Impreza WRX kosztuje około 155 tysięcy złotych. Zwykłą Impreza można kupić w cenie około 80 tysięcy złotych, oczywiście w zależności też od wyposażenia. Na to autko, mówię tutaj o Subaru, trzeba też poczekać parę tygodni, już nie mówiąc o takich wersjach specjalnych jak ta, którą mieliśmy okazję testować niedawno, czyli Subaru Impreza STI. To auto kosztuje około 200 tysięcy złotych, a czas oczekiwania na ten samochód, który podlega oczywiście sprowadzeniu, wynosi no, ponad 2 miesiące. Tomku, wróćmy do samochodu, w którym w tej chwili siedzimy. Jego następcą rajdowym jest Ford Focus. Wiemy, że Janusz Kulik całkiem nieźle radzi sobie tym samochodem na europejskich rajdowych trasach. Powiedz mi w takim razie, czy i Forda Focusa można sobie w Polsce zamówić i nim po prostu jeździć? Na dzień dzisiejszy w sprzedaży z tych mocniejszych wersji Forda Focusa są tylko samochody z silnikiem dwulitrowym bez sprężarki. Nie planowano do tej pory wyprodukowania wersji Cosworth, choć trwają spekulacje i być może fabryka pokusi się o to. Już półtorej roku temu w angielskich czasopismach można było przeczytać i zobaczyć zdjęcie planowanego auta, które miało zostać wypuszczone pod handlową nazwą Ford Focus Cosworth. To auto było prezentowane jako 315-konna maszyna z sześciobiegową sekwencyjną skrzynią biegów, z przyspieszeniem od 0 do 100 w granicach 4,2 sekundy. To auto miało powalić konkurencję w rozumieniu Mitsubishi Lancer Evo 7 czy Subaru Impreza STI. Na dzień dzisiejszy trwają spekulacje, czy dojdzie to do skutku. Póki co jest dostępna, wchodzi na rynek wersja Forda Focusa i to autko będzie dysponowało mocą niecałe 200 koni mechanicznych, także też będzie czym pojeździć, ale tylko z napędem na przednie koła. Tomku, wszyscy wiedzą, że samochody rajdowe są bardzo wzmacniane i zawieszenie, i podwozie, i karoseria po to, żeby załodze w trakcie no, dość szybciej, niebezpiecznej zazwyczaj jazdy nic się nie stało. Czy również samochód taki pseudorajdowy, ten twój, jest bardziej mocny konstrukcyjnie niż te cywilne auta?
Dokładnie, on posiada liczne wzmocnienia, choćby i właśnie z tego powodu, że jego system tłumiący drgania, czyli całe zawieszenie jest znacznie twardsze, znacznie sztywniejsze. Oprócz tego warto pamiętać, że te auta produkowano właśnie dla potrzeb między innymi homologacji dla sportu rajdowego, czyli one już po niewielkich przeróbkach jeździły w grupie N samochodów rajdowych, w związku z tym on konstrukcyjnie jest również wzmocniony. Oczywiście nie chodzi tutaj o wzmocnienia dotyczące bezpieczeństwa, czyli jakieś dodatkowe wzmocnienia drzwi czy dachu, ale tam, gdzie mamy do czynienia z elementami konstrukcyjnymi, z węzłami, które przenoszą naprężenia, czyli punkty mocowania amortyzatorów, czyli jakieś poprzeczne belki, tam jest to znacznie mocniejsze i no, po niewielkich przeróbkach właśnie nadaje się do potrzeb sportu rajdowego. Tomku, myślę, że ten dzisiejszy program to bardziej statyczne pokazanie Twojego samochodu Forda Escorta RS Cosworth. W przyszłym tygodniu zapewne, tak jak to bywało wcześniej, pokażemy go na hamowni, co potrafi, no i oczywiście w trakcie takich bardziej niebezpiecznych, ostrzejszych jazd. Spróbujemy za tydzień zatem pokazać auto właśnie w takiej bardziej dynamicznej jeździe i sprawdzić na hamowni, czy rzeczywiście to, co podaje producent, jest zgodne z prawdą taką, która wychodzi właśnie na hamowni. No właśnie, bądź co bądź, Ford Escort Cosworth jest jednym z samochodów legend, jakie pojawiły się no, już jakiś czas temu na polskich i na światowych drogach. Zapraszamy zatem za tydzień, kiedy będzie taki bardziej ostry, bardziej techniczny test tego właśnie samochodu. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszamy na kolejną edycję z cyklu Sport Rajdowy Bliżej Nas. Kłaniają się Wam Maciej Puchała i Tomasz Czajkowski. Oglądajcie nas za tydzień. Ale to jeszcze nie koniec autozwiadu i mimo, że teraz zmieniamy temat, to pozostajemy przy samochodach z historią. Już od dłuższego czasu nie mówiliśmy o legendarnych garbusach i busach spod znaku Volkswagena. Dziś wracamy do tematu, bo szykują się spore atrakcje związane z tegorocznym zlotem tych samochodów we Wrocławiu. Od 28 do 30 czerwca, czyli już bardzo niedługo, kolejny wielki zlot, tym razem pod nazwą Garb Festiwal Wrocław 2002. Główny organizator Darek Szydłowski-Kolczyk zwołuje miło głośników i posiadaczy aut garbopodobnych z całego kraju i z zagranicy. W przyszłym autozwiadzie wszystkie szczegóły dotyczące miejsca i spodziewanych atrakcji. Dziś mogę Wam zdradzić, że szykują się m.in. występy kilku zespołów muzycznych, teatr uliczny, będą pokazy pirotechniczne i gaśnicze, również skoki spadochronowe, prezentacje możliwości ratownictwa drogowego i wiele typowych dla zlotów garbusów i ogórków konkurencji branżowych, wielce widowiskowych dla publiczności i dla samych zlotowiczów. Proponuję, żebyście już teraz zaplanowali w swoim kalendarzu wizytę na festiwalu garbusów i ogórków, nawet jeśli jeszcze Wam się nigdy do tej pory taka możliwość nie zdarzyła. Przypominam zatem 28, 29 i 30 czerwca, oczywiście we Wrocławiu, na Osobowicach nad samą Odrą, na terenie wojskowej przystani przy ulicy Micheleta. Ubiegłoroczny zjazd tych samochodów był nie lada atrakcją w stolicy Dolnego Śląska. Wówczas to również trzydniowa impreza ściągnęła bardzo wielu uczestników i jeszcze większą ilość chętnych do podziwiania jeżdżących i do tego garbatych samochodów. Nie obyło się też bez ulicznej kawalkady, którą i w tym roku mieszkańcy Wrocławia zobaczą i z pewnością usłyszą. Do zlotu pozostał już niecały miesiąc. Autozwiad będzie tam nie tylko z kamerą, ale i z własnymi ogórkami. W końcu i my kochamy tę garbatą historię. We'll be right back.
Centrum Fiata Amicar jest sponsorem telewizyjnego tygodnika motoryzacyjnego Autozwiad.